Pani Magda i pan Mateusz małżeństwem są od 10 lat. Do tej pory wiedli spokojne i szczęśliwe życie. 3 lata temu zachowanie mężczyzny zmieniło się nie do poznania. Zaczął być agresywny. Ja obrywałam najbardziej. Też zanim do tego psychiatry żeśmy trafili, założyłam mężowi po namowie teściowej niebieską kartę. Mężczyzna miał również problemy z koncentracją i pamięcią. Nie mógł utrzymać pracy. Pani Magda z mężem zgłosiła się do lekarza. Diagnoza była szokiem. Jak usłyszałam otępienie, mówię, ale jak? Co? W pewnym momencie no, niby wiemy, co to znaczy otępienie, ale jak? No to lekarka po prostu, że mózg się skurczył. Ale od czego? No i nie wiemy. Liczne badania wykazały, że przyczyną jest choroba Alzheimera. Choć najczęściej dotyka seniorów, to zdarza się, że chorują także młodzi ludzie. Badania robione w 3 dużych ośrodkach stwierdzają, że już u 17-letnich ludzi stwierdza się chorobę Alzheimera. Na chorobę nie ma lekarstwa. Jest to choroba nieuleczalna. Tam jest uszkodzone przekazywanie neuroprzekaźników acetylocholiny, która powoduje wytworzenie się białek starczych. Ograniczają one normalne funkcjonowanie neuronów. Pan Mateusz przez jakiś czas przebywał w specjalnym ośrodku. Dziś znów jest w domu. Cieszy się pan, że jest pan teraz z rodziną? Tak. Bardzo. Brakowałam ich. To się bardzo dużo zmieniło. Teraz tato nie umie sobie zrobić kanapki, ani nie umie sobie wyciągnąć mleka z lodówki, ani odkręcić. Mężczyzna przebywa na rencie. Jego żona nie może pracować. Rodzina znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. Mąż ma najniższą rentę, jaka jest. A leki, życie jest jednak drogie. Utrzymanie po prostu domu, utrzymanie tego wszystkiego po prostu kosztuje. Niestety, mężczyzna już nigdy nie podejmie pracy. Nigdy też nie będzie sobą. Ciężko się o tym mówi. Ja tutaj zamilknę. Wolę to zatrzymać po prostu dla siebie. Fakty Maciej Bisku. Rodzinie można pomóc, wpłacając pieniądze na portalu zrzutka.pl.